pokażemy Państwu kulisy pracy w Państwa ulubionym serialu. Oczywiście M jak miłość. Zajrzymy tam, gdzie kamera zazwyczaj nie zagląda. I na bułeczkę. Rano, czyli początek dnia dla każdego aktora. Zaczynamy oczywiście od garderoby i make-upu. Za chwilę gramy scenę urodzin Aleksandry, mojej bohaterki, i oczywiście będzie krojenie tortu. I teraz pani rekwizytor upodabnia te torty do siebie, no bo przecież nie wystarczy jeden tort. Jak na przykład ja ukroję kawał tego tortu, a trzeba będzie zrobić dubla, no to trzeba mieć następny tort do ukrojenia pierwszego kawałka tortu. Więc one będą za chwilę wyglądały tak samo i będzie to jeden urodzinowy tort Aleksandry. Ku uciesze ekipy. Wątpię, czy Ola tu dzisiaj do was przyjedzie. Skład jest zawsze fajny, tam jak miłość, ponieważ uwielbiam moich synów i moje synowe. No, Hania Śleszyńska, no to jest miód na moje serce za każdym razem. Po prostu jak śliwka w kompot wpadłam w tę rodzinę. Oczywiście, że czuję popularność M jak miłość, to bardzo często się zdarza, że to mama Marcina, że jestem mamą Marcina. Ten serial to jest nazwisko na plakacie, na pewno. Jak Państwo widzą, praca na planie cały czas trwa, czekają nas jeszcze kolejne wyzwania. Jesteśmy na patio przed mieszkaniem Kamy. Ekipa właśnie przygotowuje się do sceny, a my zaraz zasiadamy do stołu i to będzie scena związana z jedzeniem i ze śląskim jadłem. Będzie pysznie. Proszę, bądź ujęcie. To zapraszam serdecznie. No, Aneczko, ślaski pierwsza klasa. Erwin, Kama i Ania to jest taka trójca wspierająca się nawzajem. Ja jestem nowicjuszem tutaj w tym serialu i dzięki atmosferze, którą dzieci stworzyły, ja się tutaj czuję jak u siebie. Taka jest prawda. W ogóle nie dziwi mnie to, że ten serial ma największą oglądalność w Polsce. Nasi fani utożsamiają się z tymi postaciami. Myślę, że to jest też taka super nadzieja Kama i Marcin. Nadzieja na miłość, na taką miłość, że się kogoś spotyka i jest to takie klik. Jesteśmy właśnie w domu Wernera, który od jakiegoś czasu jest również domem Sylwii. Mamy właśnie sceny Sylwia Werner i pani Ola. Czyli jak zwykle będzie trochę miło, a trochę niemiło. Werner nie może znieść tego, że one się ciągle kłócą. Taką mamy pokręconą rodzinkę. Pani to w ogóle nie docenia pana Adasia. Podejrzewam, że może pani go nie kocha. M jak miłość jest kochanym serialem przez widzów. Kochanym, ja to wiem. Ludzie mi to mówią i oglądają. Śledzą każdy odcinek. Absolutny fenomen. To jest niezwykłe i niesamowite. Mam taki odzew, że widzowie też mnie lubią. Bardzo się cieszę, że panią Olę gra Ewa Kolasińska, która jest wybitną krakowską aktorką. No a z Jackiem Kopczyńskim, no to wspaniale nam się pracuje. Nie mogę powiedzieć nic innego, bo on tu stoi. Co to jest w ogóle? Przepraszam, to beze mnie? To ja nie po to tutaj jestem. Nie, nam się pracuje, prawda, Jacku? Tak. Woła nas reżyser. Idziemy grać. Więc musimy grać. Idziemy grać. Buziaki. Dla nas na dziś to już koniec. Kończymy zdjęcia, zwijamy się. A Państwu bardzo, bardzo dziękujemy, że tak licznie nas oglądacie, że doceniacie naszą pracę. I oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki M jak miłość.